Witam wszystkich serdecznie, Szak z kanału Sębińczonego. Jak już wczoraj powiedziałem, zaczynamy z tego samego miejsca, czyli za Berlinem na pierwszym postoju. Jedziemy z koparkami z Gdańska do Edynburga. Po wczorajszych dużych, niech już mi się grzeje samochód, po wczorajszych dużych przygodach w Koszalinie, możecie to zobaczyć w moim poprzednim filmie, jest bug jeszcze. Już ogólnie na stronie jest to zapodane. Więc tylko teraz czekamy na update tej mapy, na poprawkę. Tak czy inaczej możecie zobaczyć, co tam się działo w poprzednim moim filmie. Teraz już nie tracę czasu, bo kilometrów mamy dużo. 1233. No, minus przeprawa promowa ogólnie. Więc troszkę mniej. Tak czy inaczej będziemy łapać kolejne bugi, kolejne errory. Na razie znalazłem tylko w tamtym sektorze mapy, czyli Koszalin, Świnoujście w ogóle nie ma. Koszalin, Nowogard, Szczecin, no i Świnoujście, które też powinno być, bo wiem, że było. Niestety nie ma. Tak czy inaczej, jak już powiedziałem, dałem znać na forum pod postem Radola, pod tą mapą, w tym poście z mapą. Więc teraz tylko czekamy na aktualizację, na patch naprawiający to. Prawdopodobnie będą to nowe pliki do ściągnięcia z mapą. Bo ewidentnie tam po prostu jej kilku map, kilku dróg brakuje, nie wiem, tekstur może, nie wiem. Nie znam się na tym, ale na pewno ewidentnie tam coś brakuje. Muszę coś zobaczyć, bo coś mi się tu nie zgadza. Wypoczęci jesteśmy. To dobrze. Tak mi się wydaje. Zobaczę teraz, bym musiał się zrównać z kimś z lewej strony i zobaczyć, czy tak faktycznie jest. Jeszcze nie mówię wam co, bo no, chyba się kręcą. Bo tak jakby w lusterkach, patrząc na samochody mijające was, w lusterkach tak jakby im koła się nie kręciły w odbiciu lustrzanym. Ale może to jest tylko moje złudzenie. Tu jedziemy prosto. Pojedziemy 110. Mam nadzieję, że nie macie... Nie, no kręcą się, okej. Nie macie nic za złe. Musimy jak najszybciej dojechać ze względu na wczorajsze... na wczorajsze przygody. Tamten sobie poczeka ładnie, bo ja to teraz tu próbuję wyprzedzać. No dobra, możesz jechać, bo teraz ja nie mogę zjechać. Ty prawą stroną nie bierzesz. Możemy jechać. Nie ma to jak nowy mesiek z potężnym silnikiem. Ale już w kolejnym odcinku zobaczycie kolejny nowy samochód, nową ciężarówkę. Jaka? Ja sam tego nie wiem. Miejmy nadzieję, że coś nowego, coś czego jeszcze nie mam. Ale to się okaże. Chciałem się przejechać Mercedesem i właśnie to robię. Czy zastanawialiście w ogóle, kiedy będzie ATS, American Truck Simulator?
Nie mogę się doczekać już ogólnie tej gry ATS-a. Aczkolwiek będą nadal dwie serie w tym momencie prowadzone, ATS i ETS. Bo jedna i druga jest naprawdę fajna, fajnie dopracowana. No, można to tak nazwać w sumie. Oczywiście update'y nadal będą, więc tylko czekać na to. Na te update'y. Gdzie my tu jedziemy? Hamburg, czy Bremen, czy Hanower? Według nawigacji na Hanower, tak? No to na Hanower. To na Hanower 110, można 120, ale nie będziemy przeginać. Teraz ja prawą stronę wyprzedzam. No cóż. Co ja za to mogę, że wolniej jadą, no. Jadę prosto, czyli mogę na lewy pas. Tu jest 80. Dobra, zwolnimy już, no. Jeszcze szybciej jadę od tej osłupki. Serio? Serio? Przepuści? Dobra, teraz mogę sobie wjechać. I 110. Pod górkę, męczymy się. O Jezu! Ale wyprzedzamy ten autobus? A, wyprzedzamy tam minimalnie, ale... Ale jedzie i teraz mamy dwa autobusy i ciężarówka i nikt nas nie wyprzedzi. Autobus mnie teraz odgania. Nie, tak nie przepisowo, blokujemy ruch. Autobus tam też, łeb w łeb idą. Łeb w łeb. I wystartowali. No to ja mogę tylko powiedzieć see ya. No patrz, jeszcze daję radę. Nie mogę go odgonić. Przehamuję czy nie? Nie przehamuję, no oczywiście, że nie. Dobra, teraz mogę mu zjechać. Jedziemy do Szkocji, do Edynburga. Nice. Daleka droga przed nami. Najgorszy ten prom. 1000 km, 110 km na godzinę jedziemy. Dobra. Możemy mu zjechać, żeby już sam wjechał. Jestem ham. Piękne, pięknie już słońce się przebija, już. Pięknie słońce się przebija przez chmury.
Dortmund 190 km. Jak my tam daleko ogólnie jesteśmy? Zobaczmy na mapę. Aha, okej. Okej, my do Amsterdamu lecimy i później do Newcastle. Takie buty. No dobra, to mi pasuje. Tu będziemy skręcać w prawo gdzieś, tak? Tu, tak, tu będziemy skręcać w prawo. Troszkę zwolnimy. Jakie dziwne to skrzyżowanie. Wow. Pięknie, nic nie jedzie. Uwaga, zwierzyna leśna. No na zwierzynę leśną trzeba uważać, to fakt. Ostatnio jechałem prawie jedną taką małą sarenkę przejechałem. No cóż, wbiegło mi na ulicę, na szczęście trochę przyhamowałem, odbiłem i się udało. Tu skręcamy w lewo. Osnabrück. Tego drugiego nawet nie mam zamiaru czytać. I pięknie. Piękne widoki w Niemczech. Kurczę, nie mogę się doczekać. Co za samochód kupię? Ciężarówkę. No to już będzie kolejna z kolei. Kolejna z kolei. No. Tak to można nazwać. Kolejna z kolei. Te 110 sobie pykniemy? Nie, 80. Przepisowo. 70. Teraz mandaty. Nie, w Niemczech nie wiem w sumie jakie są mandaty, ale w Polsce mandaty za przekroczenie prędkości zabierają prawo jazdy. Znaczy powyżej 50 km, żeby nie było. I powiem, że tutaj jest podobnie. Dobra, stówka. Ja wiem, ciężarówka tu powinna jechać 70. Max chyba 90, jak się nie mylę. No nie żartujcie, znowu 70. Tu będziemy... Tam był telefon? Czy fotoradar? Tu będziemy skręcać w lewo z powrotem na autostradę. Nie, nie na Hanower. Na Amsterdam oczywiście. Dobrze wiedziałem, że tu są dwa pasy. 50. I
Dida. To 10. Teraz prawdopodobnie będziecie słyszeli mój komputer w tle. Na wczorajszym materiale właśnie, jak nagrywałem, później to przesłuchiwałem, montowałem i tak dalej, mówię, co to jest za dźwięk? Jednostajny właśnie taki dźwięk. Okazało się, że tak komputer chodzi na, można powiedzieć, na full obrotach. Raz, że ciepło na zewnątrz, dwa, komputer grzeje, więc w domu może nie jest gorąco, ale duszno. Chociaż okno mam teraz uchylone, więc nie jest najgorzej. Wczoraj było gorzej, jak nagrywałem. Jak zacząłem nagrywać, nie pomyślałem o tym, żeby otworzyć okno, żeby świeże powietrze wlatywało, a tu... Sorry. Jak tam ze snem? Zobaczmy... Przerwany odpoczynek 4 godziny 32. No dobra, jeszcze pojedziemy dalej. Tu widzę, wjeżdżamy już do Holandii. I od razu będzie ograniczenie prędkości do 130. No dobra, ja pojadę 110. I tak szybciej niż powinienem. Ile jeszcze tam do końca mapy? Czym to się zmieniało? Nie wiem, czym to ja miałem... Co ja zrobiłem? Nie! Nie! A, to retarder, okej. Ups. Coś włączam. A to retarder. Dobra, przyspieszamy z powrotem. Dobrze wiedzieć. O, jest, znalazłem mapę. Zwoli... Włączyłem. Nic mi to nie mówi. Ale jesteśmy w Holandii. Czyli do Amsterdamu już pewnie niedaleko. 4 godziny na przerwy. Mam nadzieję, że zdążymy dojechać do promu. Zobaczymy na takim mapie, na takim podglądzie mapy. Gdzie ja to jestem? Stówka. No, bo tu są roboty, widzicie? No jest ten retarder, nice. Osiemdziesiątka. I z powrotem sobie 110 pojedziemy. Piękne tereny, tutaj most niedokończony, tam też. Hevelaken, czy jak to tam się zwie? My jedziemy prosto. Dobra, zwiększymy mapkę.
na Amsterdam. 3,5 godziny na przerwę. Czy zdążymy? Czy zdążymy dojechać do promu? Bo niepotrzebnie bym wykręcał ma ten przerwę tutaj przed Amsterdamem, nie? Jak tam? Okej, Amsterdam, to powinienem dojechać. Nawet mi to pasuje w tym momencie. Przerwę sobie zrobimy i nie będziemy tracić nawet na prom dodatkowo. Więc w międzyczasie będzie przerwa. Jezu, a wypadek był. Dobrze, że to zauważyłem. Dobrze, że to zobaczyłem. 90.70. To gdzie jadę? Na Amsterdam czy na Rotterdam? Zobaczmy mapę. Na Amsterdam, dobrze. No to zdążymy. Uff, ułożyło. I co, już stówka jest? Dobra. Jak mówisz, tak masz. Tak, zaraz tu będę skręcał w prawika. Na prom. Pomóżmy sobie retarderem. I tu sobie skręcamy w lewika. Fajne są te dwie kopareczki. Dobra, zielone. Stówku, ja tu muszę się jeszcze rozpędzić, panowie. Bob! Coś tam, coś tam, coś tam i nie rozumiem, ale coś Bob. Chyba zaraz po tym sobie zagram w Multika. Będę musiał prawdopodobnie zaupdate'ować i my tu jedziemy na w lewo. Nie ma. Moment. A.
Masz. Thank you. You're welcome. Podziel się z Nataniem. Okay. I asked him that, but he didn't want it. But if he wants, just give it to him. I to mi się wydaje, że zmienili ten port w Amsterdamie. Nie, może ja nigdy nie byłem, ale tak mi się wydaje, że jest tutaj zmieniony. Teraz ciekawie wygląda ten prom. Co jeszcze mogliby poprawić? Te bramy. No, chyba są już trochę poprawione. Ten słupek jeden, no troszkę nie w ta strona. Felison Terminal. Co jeszcze by było miło, żeby samochody tutaj też wjeżdżały na prom. Ciekawie by to było, naprawdę. Dobra. Ustawimy się w kolejkę. Włączamy światełka ręczne, neutral, silnik i płyniemy. 16 godzin 30, wsiadamy i będzie buu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 
Możemy od razu jechać? Możemy, nowy samochód, więc nie potrzeba ci się nie ładować. Trzyma bardzo dobrze. Zauważyłem, że jak samochody są z lekka użyte, to to ciśnienie już tak zbytnio dobrze nie trzyma i po przerwie, tudzież po promie, trzeba ładować ciśnienie. Ogólnie nie wiem, jak to jest w realu, czy też trzeba ładować, czy nie, czy tak jak tu, nowy samochód, który ma przejechane 1300? Nie, on ma tam 3300, no 3400 km. Czy też trzeba ładować po przerwie, po dłuższym postoju, czy nie? Powietrze mówię, ładować powietrze. Światełka sobie włączymy. Ja wiem, że w Anglii tutaj to jest... A czemu ja jadę prawym pasem? Wow, mieszkam w Szkocji, a jadę prawym pasem. LOL. Ale zonk. Jezu, ruch jak w Paryżu. Edinburgh. Teraz tu muszę pamiętać, że to są mile. 30 mil to jest ile? 48 km, czyli 50 możemy pyknąć. Widzę, że tutaj nam zarabiają kasiorkę. Nice. Nic nie jedzie. Piękniuśnie. Tempomacik na 50 mil. Możemy przyspieszyć do stówki. Dziewięćdziesiąt siedem, dobra, 95 pojedziemy. Tutaj mandatu nie chcę dostać, bo w Anglii mandaty są może nie duże, ale jest mniej punktów i szybko można stracić prawo jazdy. Na szczęście ja, nie to żebym się chwalił, mam 0 punktów. Nie jeżdżę wolno, no, staram się przepisowo. Jako taksówkarz, nie dziękuję, nie chcę mieć punktów, a co za tym idzie większe ubezpieczenie. I na moje takie coś powinni wprowadzić w Polsce. Nie dość, że mandat wysoki. Identyczna sytuacja jak tutaj powinno być, na moje.
Nie dość, że mandat wysoki w stosunku do zarobków, chociaż nie jest aż tak wysoki. Co tutaj bardziej ludzie się boją, to raz punkty, bo można tylko złapać 12 punktów, nie więcej. Z tego co słyszałem, za to samo przewinienie można stracić uprawnienia. Jeżeli macie punkty, to one nie kasują się po roku, tylko zostają przeważnie, w zależności jakie przewinienie. Zostają one na 3 lata, gdzie ubezpieczalnie podwyższają ubezpieczenie na samochód nawet do 5 lat. Jeżeli 3 lata temu mieliście mandat, to tak czy inaczej one jeszcze będą widniały, nie to, że nie wiem, że będą fizycznie one, ale nadal firmy ubezpieczeniowe na to patrzą. Patrzą na to, ile mieliście punktów i kiedy. Jeżeli jest to do 5 lat, to ubezpieczenie nadal jest większe. Jeżeli krócej niż 5, dłużej niż 5 lat, to już nie. Wierzcie mi, ubezpieczenie tutaj nie jest tanie, a tym bardziej przy punktach 6, 9, to może być i 100% większe. I na moje takie coś powinno być w Polsce. Nie mandaty, tak jak teraz od 2016 mają wprowadzić od średniego zarobku, gdzie przy przekroczeniu chyba 40 czy 50 km mandat będzie wynosił 1500 zł. Czy coś koło tego. Tylko pozostawić ewentualnie na to, ale firmy ubezpieczeniowe, żeby miały wgląd do punktów, ile macie punktów i tak dalej. I po prostu dać większe ubezpieczenie. Naprawdę, tutaj ludzie się tego boją. Boją. Przestrzegają bardziej prawo i... No i mówię, że nie mają mandatów, bo mają, wiadomo. Ale nie ma takiego wariactwa, takiego... takiej szaleńczej jazdy. Na przykład po mieście z prędkością, nie wiem, jak jest 30 minut na godzinę, oni zapindalają 50 czy 60. Zdarzają się, ale to bardzo, bardzo rzadko. I tymi krętymi dróżkami teraz. No taka jest droga. Wjeżdżamy w rejon Szkocji. Welcome to Scotland. Tak, są takie widoki. Może nie od razu. Chociaż być może i są. Co, nie mam długich przecież. Czy mam? Nie mam długich. A czemu ja nie mam znowu, nie to, dodatków? Czemu mi się to automatycznie wyłącza? No, czy was pociapało, kuziwa? Retarder sobie włączymy. Pięknie. Z górki zjechaliśmy. Teraz będziemy wyprzedzać. Może jednak nie będziemy wyprzedzać.
Pojedziemy sobie w takim konwoju, co wy na to? Pięćdziesiątka i tak wszyscy... A, 50 mil. Kurczę. Pomyliło mi się. No widzicie, mieszkam tutaj. Mieszkam w Szkocji, wiem, że... Wiem, że... tu są mile, a i tak jeszcze widzicie, co robię. Mylę, w tej grze przynajmniej. Mylę, że to są kilometry, a nie mile. No, wyprzedzajcie. Takim sposobem to ja dojadę do Edynburga. I chyba tak będzie. Pozostało mi 54 km, no to jest żabi skok. Z 12 roku ten wanik. No dobra. Mogłem teraz tu wyprzedzić, ale... Dobra, darujmy sobie, nie będę wyprzedzał. Nudy, szybciej, panowie. 5 razy bym was wyprzedził. O, tiry, ciężarówki zjeżdżają. Pięknie. Jeden zjeżdża, ciągnik siodłowy. Ja mam 26 km. Okej. A tu będziemy w lewo skręcali na Edynburgh. No, może taką skalę sobie kupimy, co? Jadą do Edynburga? Może to dla mnie jedna. Czy jadą do Edynburga? Raczej tak. Aha! Może to dla mnie taka skaniółka? Jedziemy. Będziemy wyprzedzać czy nie? Już na horyzoncie widzę Edynburg. Z której ja strony tu wjeżdżam? Nie kojarzę sobie z West. Nie widziałem tutaj lotniska ogólnie. Chociaż nie, to jest mapa z... To znaczy, to jest miasto z głównej mapy z... Software. SCS Software, to nie jest żadna... Modyfikacja. Promocja na przykład.
Ale myknął. Cwaniaczek, ja miałem zły widok, złą widoczność. Dobra, co my tu odkrywamy? Man, no to już wiecie, jakim samochodem będziemy jechać w następnym odcinku. Tak, manem. Ja już poza odcinkiem sobie zakupię, a wy po prostu w następnym odcinku zobaczycie moją nową ciężarówkę. Co wy tu budujecie, panowie? Jakieś nowe centrum? Nie. Dobra, teraz trzeba ładnie zaparkować. Nie, nie chcemy automatycznego parkowania. Ja sobie poradzę tak. Dobra, trochę w lewo trzeba. Znowu mi się wyjechało. Ale powinno być ok. Jest. Światełka, ręczny, silnik. Nastała cisza. I oddajemy naczepę. Jaka praca, taka płaca. Achievementa dostałem. 231 tysięcy. Nice. Kontynuujemy. Jazda. I na tą chwilę dzięki wam za oglądanie. Jak już powiedziałem, w następnym odcinku spotkamy się w innej ciężarówce, w manie. Jakim? Jak skonfigurowanym? To zobaczycie w następnym odcinku. Na tą chwilę jeszcze wam nic nie mogę powiedzieć, bo sam naprawdę nie wiem. Tak czy inaczej, spotykamy się w następnym odcinku, kiedy nie mam pojęcia, być może jutro, być może pojutrze, być może za tydzień albo i dwa. Ale myślę, że niedługo będzie kolejny odcinek, więc jeżeli macie jakieś pytania, chętnie odpowiem. I co myślicie o tym na przykład samochodzie Mercedesie? Mi się on ogólnie bardzo podoba. Aczkolwiek chyba wolę jednak Volvo FH16. No tak czy inaczej, jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye bye.